Dzień dobry Państwu, Krystyna Budasowa. Zapraszam na najnowszy program z cyklu Tydzień Reporterów. Spotykamy się po przerwie i od razu wchodzimy mocno, bo z 28. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbył się w niedzielę. Zaczniemy od wizyty w sztabie Wielkiej Orkiestry, gdzie byliśmy w niedzielę z naszą kamerą i zdawaliśmy relacje na żywo. Liczą się pieniądze i to taki dźwięk jest bardzo miły dla ucha, przede wszystkim miły dla orkiestry. Ta maszyna liczy groszówki, tak? W tej chwili tak. Oddzielono, dostaliśmy 3 takie pełne wiaderka groszówek, 2 groszówek i 5 groszówek. No niestety ręcznie będzie długo, także mamy maszynę z liczbą. A skąd mamy taką liczarkę? Z zębanku, tak? Po prostu. To ile mamy już takich kubeczków, jednogroszówek? Było chyba tego sporo. W tej chwili w tym całym wiaderku jest około 100 zł. Miłą niespodziankę dla sztabu. Pełna torba pieniędzy, która przywędrowała. Zaraz się dowiemy, skąd. Skąd te pieniądze? A tutaj od. Ja przekazuję. Pan przekazuje. 16 kg, tak. Czego? Po groszu, po 2 i po 5 na Wielką Orkiestrę. Serduszka, wycinamy serduszka. Ile tych serduszek już wycięłyście, dziewczyny, dzisiaj? Tysiące. No, tysiące. Bardzo dużo tego było i cały czas tniemy od samego rana, praktycznie od 6.30 tutaj jesteśmy i non stop ktoś tnie te serduszka. I tak, proszę Państwa, było w niedzielę. Relacjonowaliśmy najważniejsze wydarzenia w internecie, a teraz przyszedł czas podsumowań. Ze mną w studio goście, szefowa sztabu Wielkiej Orkiestry, Aleksandrowskiej Orkiestry, pani Joanna Małkiewicz i Tomasz Barszcz, organizator finału w Aleksandrowie. Podsumowania, czyli ile pieniędzy zebraliśmy, bo dzisiaj chyba już możemy powiedzieć. Tak. Opublikowaliśmy to niedawno w internecie, ponad 177 tysięcy złotych totalnej zbiórki. Natomiast to jeszcze nie koniec, gdyż cały czas trwają aukcje rzeczy osobliwych. One się kończą za około 5 do 6 dni, w zależności od aukcji. No i tam jeszcze dojdzie trochę pieniędzy z tych aukcji. Także szczerze liczę na to, że pokonamy barierę 180 tysięcy. To będzie rekord aleksandrowski? Absolutny rekord aleksandrowski, nawet przewyższający tą taką do tej pory rekordową zbiórkę sprzed 2 lat, gdzie też było blisko 170 tysięcy. Zacznijmy od początku, bo początek był w sobotę tegorocznego finału. Sobota to był najdłuższy koncert w historii Aleksandrowa, tak? Tak, się nazywa. Ile grali artyści, ilu ich było i w ogóle jak to się odbyło? Kilkudziesięciu artystów po raz kolejny odpowiedziało na apel nasz i Bartka Grzanka, który jest jakby pomysłodawcą tego koncertu. No i każdego roku staramy się pobić rekord. Zaczęliśmy od 10 godzin koncertowania. W tym roku, z racji tego, że był trzeci koncert, musieliśmy o co najmniej kolejne pół godziny dodać, czyli 11 godzin non-stop grania na scenie, przez co większość czasu był to Bartek Grzanek. Także jakoś to wytrzymał do końca. Ludzie przychodzili. Pomysłem na rozdzielenie tej imprezy, jakby ten pomysł był podyktowany tym, żeby ludzie nie musieli w dniu finału decydować się na jedną bądź drugą imprezę, tylko wykorzystaliśmy dzień, który był wolnym dniem. W wielu miastach w Polsce się tak dzieje, że właśnie dodatkowe rzeczy startują już wcześniej. No czyli co, mieliśmy 2 dni tak naprawdę finałowe, a sztab kiedy zaczął pracować? Sztab pracuje w skrycie już od paru miesięcy, ale tak naprawdę praca w dniu finału zaczęła się już od 6 rano. A pierwsza puszka o której? Pierwsza puszka wyszła o 6.30, 7.00. To byli pierwsi ludzie, którzy weszli, wzięli puszkę i wyszli na miasto. A kiedy przyszli? No właśnie, pierwszy wolontariusz. O godzinie 10.00 pierwsze puszki już zwracały do nas. I co, były jakieś rekordy puszkowe? No, nie wiem, czy były rekordy, ale w jednej puszce zebraliśmy ponad 2000, 2500 nawet.
I no to był bardzo, bardzo dobry wynik. Przychodzili w ogóle ludzie do sztabu, bo my byliśmy przez moment u was w niedzielę, nasza telewizja, i już się pojawiła osoba z zewnątrz, która przyniosła groszówki. W ogóle przychodzili ludzie bezpośrednio do was? Tak, bo wolontariusze nie chcieli brać do puszek ogromnych sum i na przykład jeden pan przyniósł 16 kilo groszy bezpośrednio do nas do sztabu. Na szczęście mamy liczarkę, to wszystko wylądowało w liczarce, ona liczyła te pieniądze. No ale to było 16 kilo. To były chyba 3 wiaderka groszy. Ja słyszałam jeszcze o cieście, że było też ciasto, takie wspomożenie, tak? Tak. Wolontariuszy. Zarówno wsparcie dla wolontariuszy, jak i jedna z głównych takich też atrakcji pozascenicznych podczas finału. W tym roku no, trzeba przyznać, że bardzo dużo organizacji włączyło się w tą zbiórkę. Pojawiły się domki z różnymi smakołykami, co bardzo fajnie przyciągało ludzi właśnie do parku w dniu finału. Między innymi Aleksandrowskie Forum Społeczne, OPS, SDS, Szkoła Podstawowa nr 3, ale również po prostu osoby, które chciały w jakiś sposób pomóc, ugotowały smaczne zupy, napiekły bardzo dobre ciasto. I to wszystko za wrzut do puszki, tak, wszystko było za wrzut dowolnej ilości kwoty do puszki, natomiast łącznie te puszki z tych stanowisk gastronomicznych stanowiły ponad 15 tysięcy złotych, także to był bardzo duży też dodatek. Poważny zastrzyk, a licytacje? Powiedzcie, jak z licytacjami były jakieś... Ja nie mówię o Kamiennym Sercu, bo już wszyscy wiemy, 66 ponad tysięcy, tak? Tak, to jest rekord absolutny. Tak. No właśnie, ale były przecież drobniejsze, mniejsze rzeczy, które też osiągały jakieś niebotyczne sumy. Tam chyba łączna kwota z licytacji, poza oczywiście serduszkiem, to blisko 13 tysięcy złotych, czyli to bardzo duży zastrzyk. Tu trzeba podziękować wszystkim naszym aleksandrowskim przedsiębiorcom, którzy zaoferowali swoje usługi, wystawili specjalne vouchery, które umieściliśmy w tych naszych pakietach gadżetów i aleksandrowskich, i wośpowych. Przez to te pakiety były bardzo atrakcyjne. Za kilkaset złotych można było wylicytować przedmioty, które wartością nawet przewyższały tą kwotę. Bardzo emocjonująca licytacja podwójna tego ogromnego miśka, którego dostaliśmy od firmy Budika. Zakończyła się bodajże wynikiem 3,5 tysiąca. Także no tutaj naprawdę też było bardzo fajnie. Ja myślę, że duża zasługa, poza oczywiście fajnym programem scenicznym, który był bardzo różnorodny, taki bardzo napięty i energiczny, to również pogoda, która nas pierwszy raz zaskoczyła bardzo pozytywnie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej. No właśnie, a jak byście podsumowali ten finał, ten 28 finał? Tomek, ty od lat, prawda, organizujesz to takie te wszystkie, spinasz. Nie wiem jak pani Joanna, czy to jest pierwszy rok, czy również brała udział w orkiestrze wcześniej? Pierwszy raz jako szefowa. Pierwszy raz jako... już od paru lat tam działam. Czyli złapaliście tego bakcyla orkiestry, no właśnie, no więc podsumujmy. Ludzie bardziej hojni, bo pogoda była świetna, tak? Ale jak to na przestrzeni lat się zmieniało? Aleksandrów jest w ogóle świetnym miejscem do tego typu realizowania tego typu wydarzeń charytatywnych. To już przerabialiśmy niejednokrotnie. Natomiast no, wystarczy zerknąć na masę pozytywów, które wylewają się w tej chwili w internecie pod grafiką z ogłoszeniem wyniku zbiórki. Jeżeli kilkaset osób momentalnie reaguje bardzo pozytywnie, tych udostępnień jest tyle, wszyscy sobie nawzajem gratulują, bo to jest zasługa wszystkich. My organizujemy, harcerze na czele z Asią liczą, dbają o to, żeby te rozliczenia były prawidłowe, natomiast no, de facto na tą zbiórkę, na ten wynik przykłada się cała społeczność Aleksandrowa i okolic, bo tutaj mówimy o całej gminie przecież. Myślę, że ten rekordowy wynik to jest takim też podsumowaniem rekordowej otwartości mieszkańców naszej gminy. To raz. Tu muszę też pochwalić jeszcze raz sztab i z Asią na czele, gdyż w tym roku po raz pierwszy udało nam się zrealizować założenie, aby każdy wolontariusz zdający puszkę od razu miał tą puszkę przeliczoną i od razu dostawał zaświadczenie o kwocie, którą udało mu się zebrać. To było karkołomne do zrealizowania przy takiej tak dużej ilości osób, ale udało im się. A pani Jasia, jak podsumuje finał? Znaczy, no, ja jestem pierwszy raz na takiej funkcji, ale momentalnie się w niej zakochałam. Ogółem to wszystko ci ludzie, którzy przychodzą i pytają, czy mogą nam jakoś pomóc, czy mogą nam coś dać.
rodzice, wolontariuszy, którzy przynosili ciasta i mówili: tutaj zostawiamy dla wolontariuszy, niech oni się częstują. Po prostu wszyscy są otwarci, w ten jeden dzień wszyscy, podziały nie istnieją, wszyscy sobie pomagamy i po prostu widać to taką, tą dobroć, tą otwartość i tą chęć do pomagania od każdego, kto przychodzi. I nawet jeżeli ktoś ma zły humor, to on o tym zapomina momentalnie i wszyscy są dla siebie po prostu jak wielka rodzina. Czyli ten jeden, jedyny dzień w roku. Na to wygląda. Na to wygląda. Na to wygląda. Ja tylko się jeszcze spytam, bo też takie pytania były, czy ważne jest pobijanie rekordów, bo my cały czas mówimy o rekordach, ale to chyba nie o to chodzi. Nie, nie do końca. Oczywiście ten wynik jest ważny, ale ważne jest, by kontynuować to dzieło zapoczątkowane 28 lat temu i właśnie przynajmniej w tym jednym dniu otwierać się w 100% na innych, na potrzeby ludzi. To bardzo, myślę, działa też... Czyli rekordy są umowne po prostu. Dokładnie. Gdybyśmy nie pobili tego rekordu, gdyby nie udało się zebrać 66 tysięcy na serduszko, nic by się też nie stało. Ten wynik i tak byłby imponujący, nawet w porównaniu do innych miast, czasami większych od Aleksandrowa. Musimy o tym pamiętać, że ten wynik i tak jest imponujący. Natomiast chodzi o to, żeby być razem, żeby wspierać, żeby być takim serdecznym dla siebie. Czyli co, sztab zacznie działać znowu kiedy? Tak już na koniec? Pewno pod koniec tego roku te formalne rzeczy związane ze zgłoszeniem kolejnego sztabu się rozpoczną, ale my już zaczniemy, podejrzewam, myśleć dużo wcześniej nad kolejnymi pomysłami, nad rozbudowaniem jeszcze tej formuły. Czyli pomysłów jest co niemiara. Więc już zapraszamy na 29 finał, rozumiem, i tym pozytywnym akcentem skończymy już rozmowę, bo pamiętajcie Państwo, że orkiestra będzie grała do końca świata, jeden dzień dłużej w Aleksandrowie też chyba tak będzie oczywiście. A ja jeszcze zaproszę na niedzielny finał, bo dużo się działo i warto jeszcze raz to przeżyć. Zaczęła się niedziela. Punktualnie o godzinie 13 wystartował drugi bieg Policz się z cukrzycą dla Wośpu, dla Jurka Owsiaka. Biorę trzeci raz udział w tym biegu, bo wspieram pana Owsiaka i staram się pomagać. Dla Owsiaka? Tak, dla Owsiaka. Bardzo fajnie. Wczoraj już zaliczyłam jeden bieg wośpowy, dzisiaj drugi. Były emocje sportowe, ale też coś dla duszy. Dzień wcześniej w kamienicy numer 6, najdłuższy koncert w historii Aleksandrowa. Bartek Grzanek i przyjaciele artyści przez 11 godzin śpiewali i grali dla Wośpu. Ósmy finał zgromadził w Parku Miejskim tłumy mieszkańców. Przyszli z rodzinami, żeby być w tym dniu razem, bawić się i pomagać orkiestrze. Kto da więcej? Bawmy się, robimy to na dzieci. I to był impuls oczywiście ze szlachetnych pobudek. Także no, tutaj liczymy na to, że za jakąś tam ładną sumkę pójdzie i oczywiście pieniążki będą przeznaczone na szczytny cel. Zobaczcie Państwo, jaki piękny ten sernik. To jest niepowtarzalny sernik. To jest sernik
28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Proszę Państwa, zaczynamy od 50 zł. Kto da za ten... Jest 50 zł po raz pierwszy za ten sernik. Kto da więcej? To tutaj co mamy? Co paszteciki mamy z kapustą wieczorkami. Paszteciki, kto zrobił? Co, pod którym my jesteśmy? Ja, czyli pani Iwona Sobczak zrobiła paszteciki. Ile tych paszteczików na orkiestrę? Ponad 80. 80. I jak już jest jakiś wrzut do puszki? Oczywiście, że tak. Dzień dobry, tak spytam, dobre pierożki? Bardzo pyszne, najlepsze. Najlepsze, bo orkiestrowe. Dokładnie. Za wrzut do puszki? Tak, puszczaliśmy oczywiście. I zawsze w orkiestrze grać? Zawsze, co roku. I zawsze też bawicie się przy scenie i jecie coś? O ile tylko możemy, to jak najbardziej. I co, z synem? Smaczne, Kuba? Tak. Smaczne, a z czym one są? Z mięsem. Z mięsem, no to super. A pan, widzę, grochówkę je. Nie, żurek rzymbanią. Żurek? A kto serwuje dzisiaj żurek? Tam serwują. To też za wrzut do puszki. Oczywiście. Tylko fajne tak. Takie wrzuty, smaczne. Oczywiście, zawsze można pojeść. Nie, na razie dziękuję. Jakie na razie? Za chwilę nie będzie najlepszej kapusty w województwie łódzkim. A kto tą najlepszą kapustę zrobił? No jak to kto? Ludzie dobrego serca, którzy są pomóc dzieciom. Kucharki z wrzosu. No, to poczekajcie, spróbujcie. Jeszcze. No nie, nie możemy na razie. Musicie, bo nie zobacz, będzie. Jak idzie zbieranie dzisiaj? Dobrze idzie. Dobrze, idzie, trzeba namawiać, czy wszyscy wrzucają? Na razie wszyscy rzucają, dobrze jest. Widzę, nie słyszę. 310 po raz trzeci. Strzelane. Z kamerą naszej telewizji byliśmy obecni wszędzie tam, gdzie coś się działo. A działo się tego dnia i to nie mało. A to już, proszę Państwa, scenografia wieczorna na placu Kościuszki. Tak jak mówiliśmy jeszcze 3 godziny temu, dzieje się i to dużo. Powiedzcie, dziewczyny, jak idzie zbieranie pieniędzy? A dosyć dobrze. Ludzie dużo wrzucają, chcą wrzucać i są chętni do pomocy. Puszka, która już dzisiaj? To jest pierwsza, ale... Ale już waży, czy nie waży jeszcze? No trochę już waży. Będziecie tutaj do końca, do 20? Tak, do samego końca zbieramy. Super. Życzę powodzenia. Ja widzę serduszko tutaj, ma pani już przypięte. Gra pani z orkiestrą co roku? No co roku! Konieczne. Jeszcze trzeba Boga prosić, żeby dało pograć dłużej, nie? Jeszcze chociaż ze 2-3 lata. Super jest. I już wrzut do puszki, rozumiem, był. Skorzystały tak pani, jest, skorzystały panie tutaj z pierogów, zupy, ciepłej herbaty. Wszystko, wszystko dobre, wszystko smaczne. Mamy cały czas. I najważniejsze, że na wspólny cel, na wszystkie nasze najmniejsze dzieciątka. Takie dziękuję bardzo paniom. I teraz jeszcze sobie popatrzmy, co dzieje się na placu, a jest sporo ludzi, bardzo kolorowo, bardzo widowiskowo. Warto przyjść, warto zobaczyć. O, i warto nawet zjeść coś słodkiego tutaj.
Państwo jedzą smacznego, smacznego, życzymy smacznego. I wreszcie punkt kulminacyjny niedzielnego finału. Kamienne serce orkiestry ze złotym serduszkiem i światełko do nieba. Tym razem inne, ale z orkiestrowym hymnem odegranym przez orkiestrę dętą OSP. 66 000 na 20 zł. XXVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to już historia. Ja Państwa już dzisiaj zapraszam na 29 finał i zapraszam również na piątek na główne wydanie telewizji Aleksandrów. Do widzenia.